Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbywała się 6 września, radni dali przyzwolenie prezydentowi na zadłużenie miasta na kolejne 24 miliony. Co o tym sądzą jeleniogórzanie? Pytamy w programie Maraton Subiektywności. My uważam, że nie jest to dobrze, żeby zadłużać miasto. Dlaczego? Dlatego, że potem ciężko spłacać długi. Proszę panią, co ja o tym sądzę? Nie, w ogóle nie znam się na tych długach wszystkich miasta, ale to co jest, to i tak nic nie ma. Czy będzie zadłużenie, czy nie, to tak samo będzie. Byle jak odrapane budynki i to wszystko. Także to nawet zadłużenie nie pomoże nic. No co ja sądzę? No nie jest to do końca eleganckie, uważam. Nie powinno tak być. Miasto przecież zarabia na różnych parkingach, parkomatach i tak dalej, więc giełdach, rynkach, lokalach, także nie powinno tak być na pewno. To zależy od tego, na co będą te pieniądze przeznaczone. Jeżeli na inwestycje, które w jakiś sposób dalej pomogą miastu, to myślę, że to ma sens, ale jak one gdzieś tak się rozejdą, to wtedy nie ma sensu. To zależy, w jakim celu to zadłużenie ma powstać. Myślę, że w określonych przypadkach to jest jakoś uzasadnione pewnie. Jeżeli jest dobrze uzasadnione, to popieracie państwo takie tego typu... Tak, na rozwój, inwestycje w miasto, no pewnie jeżeli nie ma środków zapewnionych na tą chwilę, no to trzeba miasto będzie zadłużyć, prawda? A pani co o tym sądzi? Uważam tak samo. Co państwo sądzą o zadłużaniu miast w Polsce, bo niektóre miasta biorą bardzo duże kredyty i... Czy to jest fair wobec mieszkańców, jeżeli to idzie na inwestycje, czy też nie? Jeżeli na inwestycje, to dobrze. Chociaż my nie jesteśmy tutaj z Jeleniej Góry, nie znamy sytuacji. Ale to nie dotyczy tylko Jeleniej Góry, prawda? Państwo są z jakiego miasta? Z Torunia i z tego co wiemy, to Toruń też jest dosyć mocno zadłużony, nie? Ale... Na co tam idą te pieniądze? Państwo są informowani? Sporo inwestycji, między innymi duży most, wiele pochłoną pieniędzy. Ulic, także... Widać, że coś się dzieje, ale zadłużenie jest. Jeśli pieniądze z zadłużeń wydawane są na inwestycje, mieszkańcy nie mają nic przeciwko. Gorzej, jeżeli jest inaczej. Jak będzie w tym przypadku, o tym będziemy państwa na bieżąco informować w lokalnych mediach.